Cześć, mam na imię Karina i jestem mamą 6-miesięcznej Matyldy. Już w ciąży wiedziałam, że chcę karmić piersią, ale dopiero kiedy poznałam zalety karmienia piersią, byłam już pewna, że to bardzo ważne dla dziecka, więc jest to dobra decyzja. Rzeczywiście jest wiele zalet dotyczących karmienia piersią zarówno dla dziecka, jak i dla mamy i z niektórych nie zdajemy sobie nawet sprawy. Jaka pierwsza przyszła Ci na myśl? Na początku bardzo zależało mi, żeby Matylda nie chorowała. To prawda, karmienie wzmacnia odporność. Ważne jest, aby bezpośrednio po porodzie przystawić dziecko do piersi, czy to będzie poród siłami natury, bądź też cięcie cesarskie, dlatego że siara, czyli mleko, które pojawia się w pierwszych dobach po porodzie, zawiera bardzo dużo immunoglobulin oraz bardzo dużo leukocytów, które wzmacniają układ immunologiczny dziecka. Są dla niego taką żywą szczepionką, wspomagają jego układ odpornościowy. Czy myślisz tylko o przeziębieniu, katarze, czy karmienie piersią chroni jeszcze dziecko przed innymi chorobami? Nie tylko mam na myśli tutaj katar i przeziębienie. Udowodniono, że dzieci, które są karmione piersią, rzadziej są pacjentami lekarzy, rzadziej są hospitalizowane, rzadziej chorują na choroby układu pokarmowego, układu oddechowego, układu moczowego, rzadziej mamy do czynienia z zapaleniem ucha środkowego u takich dzieci, a także rzadziej występują biegunki. Ale oprócz tych korzyści natychmiastowych, o których powiedziałam przed chwilką, istnieją również korzyści długoterminowe wynikające z karmienia piersią. Mam na myśli tutaj choroby, które występują w wieku późniejszym, na przykład cukrzycę typu pierwszego, drugiego, a choroby nowotworowe, otyłość, nadwaga. Dzieci, które były karmione piersią, udowodniono, że rzadziej zapadają na te choroby. Na pewno wzmacnianie odporności jest ogromną zaletą karmienia piersią, ale są jeszcze inne zalety. Tak, jak najbardziej. Skład pokarmu zmienia się i dostosowuje do potrzeb rosnącego dziecka. Karmienie piersią wspiera rozwój emocjonalny, fizyczny i poznawczy dziecka. Musimy pamiętać również o tym, że oprócz zaspokojenia potrzeb żywieniowych, dziecko również zaspokaja potrzeby bliskości. Zawsze, kiedy karmię Matyldę i czuję jej bliskość, to uwielbiam karmić piersią po prostu. Oczywiście, kolejną zaletą jest to, że jest to bardzo wygodne. W każdej sytuacji mleko mamy jest zawsze ciepłe, gotowe do podania, jest zawsze z tobą. Bardzo łatwe mi to wyjścia wszystkie z domu, tak spacery, oczywiście, jakieś dłuższe wyjazdy. No i oczywiście w nocy, kiedy nie muszę wstawać, przygotowywać mieszanki modyfikowanej, tylko od razu mogę Matyldę nakarmić. Podać piersi. Karmienie to wygoda, ale także korzyści zdrowotne dla Ciebie. Mamy karmiące piersią rzadziej chorują na raka jajnika, raka piersi, rzadziej mamy do czynienia ze złamaniami kości udowej w wieku pomenopauzalnym, a także mniejszy odsetek zachorowalności na osteoporozę. Mamy karmiące piersią szybciej wracają do formy sprzed ciąży. Dodatkowo karmienie piersią powoduje szybszą inwolucję mięśnia macicy po porodzie, także mniejsze ryzyko krwawień poporodowych, a także mniejszy odsetek depresyjności u kobiet. Ale jak długo powinnam karmić Matyldę piersią? Karina, karmi cię tak długo, jak życzysz sobie ty i mała. Według Światowej Organizacji Zdrowia wyłączne karmienie piersią powinno trwać 6 miesięcy. Ale tak jak mówiłam, zależy to wszystko od Was. Po 6 miesiącu mleko mamy nie zaspokaja już wszystkich potrzeb dziecka, ale pamiętajmy o tym, że nadal jest podstawowym pokarmem białkowym. Często w utrzymaniu laktacji pomocny może nam się okazać laktator, nawet kiedy mama wraca do pracy i nadal chce karmić dziecko piersią. Jak słyszałyście, karmienie piersią ma bardzo dużo zalet, zarówno dla dziecka, jak i dla mamy. Dlatego warto karmić piersią, do czego Was serdecznie zachęcam. A Tobie, Daria, bardzo dziękuję za rozmowę i za te cenne informacje. Dziękuję, ja również zachęcam do karmienia piersią. Trzymamy kciuki za mamy, aby jak najdłużej karmiły.